Cześć, słuchacie Ryzyka Narracyjnego. Dzisiaj występujemy dla Was z programem Wajmenów. A jeśli podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i wspierajcie nas na Patronite. Tak właśnie, zapraszamy na nasze social media, a tymczasem poznajcie nowy rocznik w Akademii Yamady. Hej, jestem Katsuko i moja postać to Okami Yuri. Lodowy smok, który wraca do rodzinnej twierdzy, aby opanować siebie i swoje moce. Cześć, jestem Smoczarka. Gram Kibokodoku, gargulcem, który budzi się z 500-letniego snu. Cześć, jestem Nelly i gram Hanabarą Itsukim, wiedźmiarzem, który porzuca służbę świątynną i pragnie odkryć swoje nowe przeznaczenie. Hej, jestem Strzyga. Gram półjapończykiem starym Yamaguchim, kukułką i samozwańczą gwiazdą. A ja jestem Nasty i będę waszą mistrzynią ceremonii. No dobrze, w takim razie opuściliście szkolny budynek, idąc wraz ze swoimi starszymi kolegami. Czy w czasie tej wędrówki ktoś nie daje plecaka? No oczywiście. Kibo nie daje, cały czas Shinjiro plecaka? Tak. Jedny Shinjiro nie ma co nieść. Kodoku bardzo potrzebuje mieć czymś zajęte ręce w tym momencie. Szczególnie po pytaniu Markusa. Shinjiro schyla się do twojego ucha i mówi, nalegam. Nie jestem delikatną panienką, która nie potrafi sama swojego plecaka, nie? Oczywiście, że nie jesteś, ale daj mi coś dla siebie zrobić. Dobra, zacięło mnie, w sensie mus mi zacięło. Ale wszystkich zacięło, bo nikt się nie ruszał i miałam takie... What? Czekali. No napięcie rośnie, no cicho. Wiecie, gdy napięcie rośnie, to opór maleje. Przychodzi mi do głowy kilka lepszych rzeczy. Mhm. W sensie Kodoku odpowiada Shinjiro. Przychodzi mi do głowy kilka lepszych rzeczy. Dobrze, to możemy to omówić w moim pokoju. Kodoku się potyka i już nic więcej nie mówi. Shinjiro łapie cię, gdy tylko się potykasz. Pomaga ci stanąć do pionu i cię puszcza. Pomysł oddania mu plecaka zaczyna być coraz lepszym pomysłem, ale nie zrobię tego. Ale przechodzi mi przez myśl, że w sumie miło byłoby trzymać go za rękę. Tak, przechodzi ci to przez myśl w momencie, kiedy przypadkiem swoją dłonią utarł się o twoją. Co? Jak po prostu zarzucam ten plecak na ramię i łapię go za tą dłoń. I patrzę zupełnie w innym kierunku, robiąc się jak piwonia. On się po prostu delikatnie uśmiechnął i nie puszcza. Chwyta i trzyma niczym największy skarb, którego nie chciałby upuścić z dłoni. Dobrze więc. Rozumiem, że Star oddaje plecak André, Itsuki oddaje plecak Theo i wracacie sobie w takie miłosne pareczki sobie uwód do domku, do akademika. Widzicie, jak idąc pierwszy Kibo z Shinjiro zaczęli trzymać się za ręce podczas tego spaceru, więc wydaje się być wszystko w porządku między nimi. Co wy sobie myślicie, widząc ich jak słodkie gołąbeczki? Shinjiro pewnie pomyślałby, że no, tego można byłoby się spodziewać po tej całej akcji w klasie i po tych deklaracjach i po reakcji później i słowach Kibo, ale tak naprawdę to nie sądził, że ta dwójka ma się ku sobie w jakiś sposób. Dlatego jest to dla niego duże zaskoczenie. I to, że teraz Kibo miał odwagę go złapać za rękę tak po prostu przy wszystkich, jest bardzo zdziwiony, ale nie wiem, jest ciekawe, co dalej z tego wyjdzie, tak w zasadzie. A jak się czujesz z tym, że nie obroniłeś swojego kolegi w klasie? Nie miał nawet odwagi zaklaskać, żeby wesprzeć? Ja myślę, że Star powiedział wszystko, co mógłby Itsuki powiedzieć w tym momencie, a to, że nie miał odwagi stanąć tak jak on na środku klasy, presja społeczna jest silniejsza niż to, że chciałby się wstawić za Starem i za Kibo. Tutaj niestety musi przełknąć to gorzkie poczucie winy po raz kolejny. Ale mam nadzieję, że nikt
tak jakby nie będzie miał do niego pretensji o to, że nic nie zrobił. Wykazał w zasadzie neutralność. No czy neutralność, to ja bym się tutaj spierała troszeczkę. Pasywność oznacza zgodę na szykanę. A jak tam Star? Widząc, że Kibo wraz z Shinjiro idą razem ze Bunie? Myślę, że taka cicha woda z tego Kibo. Taka dziewica rumieni się co chwila, a to teraz z jednego kwiatka na drugi kwiatek sobie przeskoczył dosyć szybko. I to jeszcze miał odwagę, żeby sam wykonać jakiś ruch, a nie jak wcześniej, jak można było zobaczyć, że tylko się zazdrość na jego twarzy pojawia, ale sam nic nie robi w stosunku do Yuriego. A teraz z Shinjiro nawet szybko mu poszło. Nie, wystarczyły kwiatki, jakieś deklaracje i kurczę, ach ciach, to jest ten tego, którego pragnę. Ciekawe, kto będzie za tydzień. Dobrze. Yuri, wychodzisz już z karaoke, zakładam. Kiedyś trzeba wyjść, tak. Kiedyś trzeba wyjść, nie? Kurczę, tak fajnie się działo i na pewno też rozmawialiśmy ogólnie o jakichś właśnie takich, na przykład o właśnie ulubionej muzyce, czy o czymś. Tak, generalnie o jakichś swoich hobby. Byłeś w stanie zapomnieć o przeżyciach ostatnich dni i byłeś w stanie dzięki temu odetchnąć. Dobrze ci się z nim spędza czas. Bardzo dobrze. Czy chcesz wracać do akademii? Kurczę, no właśnie to jest takie, czemu miałbym wracać do akademii? Bo masz wiele okazji do wykorzystania, chociażby tego, że są na wszystkie wasze rozkazy, senpaiowie. Niby są, ale z drugiej strony, po co się nimi wysługiwać? Co niby mogą zaoferować? Nic od nich nie potrzebuję do szczęścia. Prawda. Ale z drugiej strony na przykład utrzeć nosa takiemu Teo. A to jest myśl. Możesz prosić go o cokolwiek tylko zechcesz. Przynajmniej tak obiecał. A, kto wie, może to po prostu będzie kolejna złamana obietnica. Tak, muszę się, żeby nie było. Przecież jednak Yamada chociaż trochę pilnuje, kiedy wracamy do akademii. Więc na pewno niechętnie. Może nawet jakiś taki dłuższą drogę tutaj wybieram. A odprowadzasz kawałek Dantego? Tak, mogę odprowadzić kawałek Dantego dzięki temu. Ale tak, trzeba niestety wracać. Ale jeszcze wykorzystuję tą chwilę, żeby było dobrze. Jak się z nim żegnać? Właściwie to na pożegnanie Yuri pyta się, jak się ma do niego zwracać? No, wystarczy Dante, nie? Nie jestem jakoś bardzo związany z tymi japońskimi końcówkami całymi. Na pewno nie Dante sama. Yuri się tak śmieje. No, tylko wzruszę ramionami. Mówię, jak tam chcesz. Choć wolę nie zwracać na siebie zbytnio publicznej uwagi. Spoko, rozumiem. Ja też za bardzo nie lubię tak naprawdę naszych honoryfikatów. Czasami wydają się być zbyt sztywne. Prawda. No nic, fajnie wiedzieć, że w tej szkole jest ktoś, z którym w ogóle da się porozmawiać. I vice versa. Nie bardzo wiedząc, co ze sobą zrobić, to tak po prostu podnosi dłoń. No to na razie. Widać, że jest bardzo nieprzyzwyczajony do tego, żeby się z kimś znajomym żegnać. Kurczę, wladę. Tak Yuri mu przychodzi przez myśl, że faktycznie musi mu być ciężko, będąc tym drugim synem dyrektora. I to nawet nieprawdziwym synem. Przepraszam, i to nawet niebiologicznym synem. Tak. Yuri też w takim razie macha mu, ale robi to o wiele bardziej energicznie i faktycznie z takim wyszczerzem. On tylko się tak po prostu delikatnie uśmiechnął i odwrócił się, chwycił za pasek torby i idzie w swoją stronę. A Yuri w swoją! A Yuri w swoją. Tak, ma tu jeszcze parę planów do wykonania. No dobrze.
Zaraz się okaże, że to Yuri będzie naszym głównym złym w całej kampanii. Czemu zaraz głównym złym? Czemu właśnie? Czemu zaraz głównym? Dla śmiechu to powiedziałam, no. Nie, nie, nie. Ja jeżeli już, to jestem minionem. Ale naprawdę mi się wydawało jednak, że Yuri ma troszeczkę wyższe mniemanie o sobie, niż żeby uważać się za miniona. Nie, to ja uważam, że jeżeli on byłby złym, to byłby minionem. On to się uważa za mega arcywroga. Dobrze. Wróćmy zatem do zakątków Akademii Yamady. Co robicie? Co tutaj może Itsuki albo Star by chcieli zrobić? O co by chcieli prosić? Co by chcieli rozkazać? Star by chętnie wziął Theo na chwilę rozmowy osobno. On się tobie skina w iście kamerdynerski sposób i idzie za tobą. No to jak już nikt nie słyszy, Theo senpai, czy planowaliście coś może na dzisiaj wieczór? No, kolację. Bo tak sobie myślałem, że może ty i Itsuki chcielibyście raczej pójść na jakiś spacer? Albo może, wiecie, wyjdziecie sobie na jakąś podwójną randkę tam z Kibo? Widzę, że coś się z Shinjiro dzieje. Ja nie wiem, wiesz, Itsuki ze mną wciąż nie rozmawiał od kiedy mnie zabił. Oj, ale dzisiaj to na pewno porozmawia. Bo wiesz co, tak myślałem sobie, bo ta kolacja, nie? To co myśmy z Andresem Pajem wygrali wtedy. Tak, było coś takiego. Może ja bym tą kolację dzisiaj z nim zjadł? A wy byście sobie w tym czasie pochodzili, wiecie, no, jak to pary, nie? Ale my nie jesteśmy parą. Itsuki wielokrotnie dał mi do zrozumienia, że nie jestem jego godzien. Oj, na pewno tak tylko udaje trudnego do zdobycia, wiesz. Ja w ciebie wierzę. Ale no dobrze, skoro sobie życzysz dzisiaj tej kolacji, to powiedz mi w takim razie, jakie danie mogę dla ciebie przygotować, stary. No wiesz co, tak myślałem, że w sumie wy tak od początku, od rana coś dla nas szykujecie, no to może byś zrobił coś, co Andresem Pai lubi. Czyli twoim życzeniem jest zjedzenie kolacji takiej samej jak życzenie Andre. Spróbuję, co tam ciekawego dla niego możesz przyrządzić. No dobrze, dowiem się w takim razie, ale z Itsukim nie mogę niczego obiecać. No jasne. To musi akurat wyjść z jego inicjatywy. No to ty tam próbuj, a ja w tym czasie zajmę kuchnię tylko na 10 minut. Coś chciałam jeszcze zrobić. Dobrze, a może ci w czymś pomóc? Nie, 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 dzięki, poradzę sobie. Na pewno, ja znam tą kuchnię jak własną kieszeń. Tak, nie, już ten, wszystko okej, dam radę. Skłania się tobie i odchodzi, skoro nic więcej od niego nie potrzebujesz. Itsuki? Widziałeś, jak Star zabiera Theo na osobność, na rozmowę? W tym momencie wrócę na chwilę do swojego pokoju. Zostawiam to tak jakby mimochodem. Chociaż tak naprawdę zaczynam się zastanawiać, co Star w tym momencie chce od Theo, ale myślę, że prędzej czy później Star przyjdzie i coś powie, ewentualnie się dowiem tego w trakcie. I ja muszę teraz sobie zająć głowę czymś innym w tym momencie. Jakoś chcę zaplanować ten wieczór, zastanowić się, jak tutaj podejść do Theo w tym momencie. To znaczy, dalej się zastanawiam, czy mam odwagę stanąć przed nim po tym wszystkim, tak po prostu i wręczyć mu te czekoladki, czy jednak będę troszeczkę tchórzył i po prostu mu je podrzucę. Do pokoju odprowadza cię Andres z plecakiem, który przejął od Theo, żeby zabrać do pokoju twojego i Stara. Może zapytam się Andreja, jakie są jego plany na wieczór w tym momencie? Czy któryś z moich współtowarzyszy już jakieś tutaj od niego ma oczekiwania, czy coś mu zaproponował? To się pytaj. Powiedz mi, Andre, masz jakieś plany na wieczór? Jeśli to nie jest tajemnica. Tak, mam. Nie jest.
cudowny. To jeśli to nie jest tajemnica, to mogę się zapytać, jakie te plany masz? Oczywiście, że możesz się zapytać. To w takim razie powiedz mi, jakie masz plany. Z kim masz te plany? Moim planem, tak jak reszty senpaiów, jest usługiwać wam tego dnia do końca. A, to już wiem. Chciałam się czegoś po prostu dowiedzieć bardziej szczegółowego, ale najwidoczniej chyba jednak nie masz nic konkretnego na myśli w tym momencie. Jeszcze nie dostałem stosownych rozkazów. A powiedz mi to tak z własnej woli, czy raczej nie do końca? Jest bardzo niewiele rzeczy, których nie zrobiłbym bez własnej woli. Powiem tak. Brzmi bardzo... Zdajesz sobie sprawę, że pierwszy raz to chyba słyszysz nawet, nie? W sensie, że mówi jakieś... Pierwszy raz się odezwał do mnie André. Tak próbuję nieśmiało coś zagaić do niego, wyczuć w ogóle, czy chce ze mną rozmawiać, bo w zasadzie nie mam pojęcia. Nic o nim nie wiem. I tak... Nagle tak Cuki się w to wkręcił, że może fajnie by było jednak się gdzieś z nim przejść. Ale kurczę, czy go tak po prostu zapytać o to, czy by chciał? Skoro już go ciągnie za język i nie ma żadnych innych planów na ten moment, André, to może jednak się przejdźmy gdzieś, skoro już nam się tak dobrze rozmawia. A gdzie byś chciał się ze mną przejść, Itsuki sama? Ta zmiana to no nagle speszyła trochę Itsukiego, ale spokojnie, tak, to tylko w ten dzień. No nie wiem, może gdzieś tutaj po okolicy znasz jakieś może inne miejsce, które byś mi pokazał, które jeszcze nie widziałam i tak mówię mu, gdzie byłem, czy masz jeszcze jakiś pomysł na jakąś fajną miejscówkę? W ogóle gdzie ty lubisz spędzać czas w akademii? U siebie. U siebie w pokoju? Nie ma innego u siebie w tej akademii. Czy ja wiem, z kim André dzieli pokój? Wiesz, że senpaje mają swoje osobne pokoje, swoje własne. No przynajmniej tak wam powiedziano, choć w pokoju André są dwa biurka. Okej. A, ty tego nie widziałeś. To nie, przepraszam, okej. Cofam. Właśnie. może wpadnę później na chwilę. W sumie nigdy u ciebie nie byłam. Jesteś w stanie dostrzec. No bo wiesz co, nie, tobie brakuje rzutów, rzucaj na darka. Nie, na sobie wspomniała, że muszę rzucać, o nie. Ja po prostu kuję żyra, dopóki gorące. No, punkcik ekspika sobie dopisz. Jak chcę, żeby mi rzeczy wychodziły, to mi nie wychodzą. A więc pytałeś mnie, czy są tu jeszcze jakieś fajne miejsca. Tak, oprócz twojego pokoju, jak mnie mam. Tak, chodź za mną. Daję mu się prowadzić w takim razie, zaciekawiony. Dobrze. Cuki łatwo, że tak powiem, chcę zapomnieć o rzeczach, które musi zrobić, a które nie chcę w tym momencie robić. Odwlekam. Kibo... Co tam u ciebie jest, kowroneczku, mój słodki? W sumie to nie wiem. Bo jeżeli cały czas trzymasz rękę Shinjiro, to on cię prowadzi do siebie. Myślę, że w momencie, kiedy zdaję sobie z tego sprawę... W sumie nie wiem, czy mi się ta myśl podoba. Shinjiro-senpai... Taka głupia myśl przyszła mi do głowy. Tak, Kibo-sama? A, musisz? Co? Proszę, nie. Co ja znowu zrobiłem? Daruj sobie tego typu honoryfikatory? W takim razie, jak mam się do ciebie zwracać? Mam imię, prawda? Tak, czyli mam się zwracać po prostu Kibo? Nastyjki, bo to nazwisko. A nie Kodoku? A rzeczywiście. No proszę. Czyli mam się do ciebie zwracać po prostu Kodoku? Na pewno będzie to mniej zawstydzające niż to, co przed chwilą. Oczywiście. Jak sobie życzysz? Jak już mowa o życzeniach. Taka głupia myśl przeszła mi przez głowę.
Miałbyś ochotę na sparing? Jeśli masz na myśli to, co ja mam na myśli, to oczywiście. Nie, nie mam na myśli ostrych mieczy. Może bokeny? Nasza MG pęka powoli. Kibu mówi z pełnym przekonaniem, ma na myśli dokładnie to, co powiedział. Ależ oczywiście, ja to wiem jako osoba, ale Shinjiro może wiesz. Shinjiro jest Shinjiro, so... Shinjiro jest Shinjiro and Kodoku jest Kodoku. Tak, czyli masz na myśli to, co ja w takim razie. Zróbmy to w moim pokoju. W tym momencie mózg Kodoku się zawiesza. Chyba się nie zrozumieliśmy. Co w takim razie miałeś na myśli? I niewinna buźka kamiennej dziewicy? No, szliśmy całą drogę za rękę, nie? Tak. No to chodź dalej. Kodoku mruga. Bardzo powoli puszcza rękę Shinjiro. I mówi... To chyba... Mój boken będzie w gotowości w każdej chwili. To chyba troszeczkę za szybko. Ja naprawdę miałem na myśli sparring. A, okej. Okay. Chyba nie ma tu nikogo innego, kto miałby szansę być godnym przeciwnikiem. Uśmiecha się półgębkiem. To w takim razie sala treningowa? 15 minut? Zdążę. Skina głową i wchodzi do swojego pokoju. A ja wracam do swojego i bardzo szybko się przebieram. Bardzo szybko. Dobrze. Teraz Yuri, prawda? Chyba by tak wypadało. Dobrze. Yuri. Teraz połączymy troszeczkę. Wracasz do akademii i widzisz, jak Andre oraz Itsuki wychodzą razem głównym wyjściem z akademii. To niecodzienny widok. Tak, to jest bardzo niecodzienny widok. I chyba to daje mi dokładnie to, czego potrzebowałem. W takim razie właśnie już chyba dosyć blisko do kolacji, prawda? Jeszcze trochę, ale... Tak, ale już pomału muszą być rozpoczęte przygotowania. Pomału, tak, oczywiście. Więc dokładnie tam się kieruję. W kuchni widzisz Stara. Widzisz Stara, który właśnie nauczony ostatnią sesją w kuchni z Itsukim, jak to się robi czekoladki, rozpuszcza wszystkie oprócz jednej. Dodaje trochę śmietany, żeby to było takie półpłynne i wlewa to do słoiczka, w którym były wcześniej czekoladki. Czyli robi taki sos czekoladowy jakby, tylko trochę gęsty. Brzmi znakomicie. Yuri tak chwilę się w takim razie patrzy, co Star robi, ale kiedy stwierdza, że po prostu robi czekoladki, to są walentynki, to jedna z najbardziej normalnych rzeczy, to w końcu się wita. O! Hej, nie spodziewałem się ciebie w kuchni. Czekoladki? O, cześć Yuri-kun. Właśnie tak się też wcześniej zastanawiałeś, gdzie zniknąłeś. No, czekoladki. Właśnie tak jak ostatnio skoczyłem do klubu uczniczego. A jeśli mowa o czekoladkach, została mu dokładnie ostatnia czekoladowa gwiazdka, którą tutaj sobie zachował. I dokładnie tą gwiazdkę teraz wyciąga i właśnie jeszcze w folii podaje. Oczywiście z ładną wstążeczką podaje Starowi. Proszę, mieli je dostać wszyscy, ale właściwie to tylko ty zasługujesz. Dzięki, nie spodziewałem się. Star tak dosłownie sekundkę myśli, bierze tą czekoladkę, która mu została, której nie rozpuścił. I proszę, dla ciebie, ja sam zrobiłem. Wow, przerabiasz jeszcze raz czekoladki, które sam robiłeś, to dużo miłości w takim razie w to by musiałeś włożyć. Szczególnie, że ją rozpuszczał i doprawiał śmietanką. Dobra, no. Resztę. Chociaż co prawda, to tak meta to nie była przeznaczona dla Yuriego teoretycznie, ale...
Ale to Yuri tego nie wie. Yuri tego nie wie. Yuri tego nie wie. Więc po co teraz mówisz, no? No bo nie chciałam, żeby Nasty myślała, że sobie zaplanowałam już, że zostawię dla Yuriego, bo Yuri miał do mnie. Nie. Czemu miałam tak pomyśleć? Nie wiem. Nie wiedziałeś, że ma dla ciebie. Więc Yuri w tym momencie... Dzięki, ale jeżeli pozwolisz, to zjem później. Właściwie to dziwne, nie ma jeszcze Teo Senpai. Przecież zaraz pewnie musi zacząć kolację. A nie, bo wiesz, potrzebowałem na kuchni na chwilę i powiedziałem, że chciałbym zająć... W ogóle nie wiedziałem, że wrócisz przed kolacją też. Myślałem, że gdzieś się zaszyłeś. Ostatnio też z ludźmi za bardzo nie rozmawiasz. Nie jesz za często. Ach, dzięki, że przypomniałeś. Bierze sobie jabłko i faktycznie trochę ostentacyjnie zaczyna w tej chwili i właśnie je gryźć. Właściwie to ostatnio nie mam nastroju po tym całym wydarzeniu, ale już teraz jest lepiej. Właśnie, powiedz mi, czy może byłeś już kiedyś w klubie uczniczym w mojej szacie? No, byłem tego pierwszego dnia właściwie, co mnie nie było w klubie dżentelmena. Nawet mi wychodziło. Ach, to w takim razie już rozumiem, skąd Dante cię znał. Bo się strasznie zdziwiłem dzisiaj. O, był tam Dante, senpai? Uff. Zapomniałem ci powiedzieć, kurde. Spoko, nic się nie stało. Ogólnie fajny chłopak. On chyba myśli, że jest... Raczej właściwie ty jesteś nowy w strzelnictwie, w strzelectwie. To... Nie, teraz już myśli, że mam brata bliźniaka. Aha, dobra, można i tak. Jak mam się nazywać? Nie, to żart, więc... Yuri się śmieje i faktycznie się śmieje. Chyba nie wydaje ci się, żebyś kiedykolwiek słyszał taki jego szczery uśmiech? To, że się uśmiechał, no to bardzo często, ale teraz faktycznie tak bardzo, ale to słychać, że jest... szczęśliwy. No tak, myślę, że też się zaczyna śmiać razem z nim, bo taka wesoła atmosfera, to się pośmieją trochę. Mhm. A te wasze śmiechy, chodzi Teo i się pyta Starkun, o, Okami-sama, jeżeli potrzebujecie jeszcze kuchni, to oczywiście przyjdę później. Nie no, chyba już, Yuri, chcesz coś jeszcze tu robić? Właściwie to miała... Skoro Teo-senpai tak bardzo narzekał dzisiaj na brak mojej pomocy w kuchni, to stwierdziłem, że czemu by nie spędzić z nim chwili czasu. Oczywiście. Jak tylko sobie życzysz. Starlowi teraz po głowie chodzi, co ma właściwie zrobić, bo myślał, że Yuri nie przyjdzie na kolację, a teraz przyszedł. No, trochę psuje plany. Yuri, to ty zostajesz dzisiaj na kolacji? Nie, skądże? Dzisiaj już tyle zjadłam, a w dodatku, jak widzisz, mam jabłko i to mi jak najbardziej wystarczy. O, okej. Okay. To Star oddycha tak w myślach. Uff. No dobra, to może ja też tutaj trochę pomogę. Star musi się dowiedzieć, jak robić ulubione potrawy Andre, nie? A, to o to chodzi. Yuri jest bardzo grzecznym chłopcem i faktycznie pomaga tutaj robić kolację. Teo, jak widzisz, przygotowuje dla wszystkich to danie. Aha, no dobra. W pewnym momencie Yuri tak przystaje z krojeniem. Pytanie, co kroi? Cóż to za pyszne danie Andre sobie wybrał? Nie wiem, zrazy, kurwa. Siul romantyczne. Mogą być zaraz. Andre jest Andre. No nie wiem, coś se kroisz, no. Byle nie swoje palce, no. No aż taką niezdarą nie jest, no ale z drugiej strony ma łatkę niezdary. Chcesz rzucić? A dawaj, rzucamy. A to dawaj, na adrenalinkę proszę. Dobrze. Yuri, nie psuj mi potrawy. O, oh, wow. Po prostu... W kuchni się znalazł. Kuchni po prostu... Nawet sam Teo unosi brwi z podziwu, że pomimo, że tyle dni nie byłeś, to nagle stałeś się jakby nawet trochę adeptem władania nożem.
Idzie ci doskonale, jakbyś spał z nożem od kołyski. To musiały być te zajęcia kendo, w końcu zaowocowały. Na pewno. Więc Yuri przystaje z krojeniem. Teo senpai. Tak? Właściwie to dalej nie usłyszałem od ciebie przeprosin. Przecież przeprosiliśmy wszystkich. Nie, nie za tą całą akcję. Za to, co było nad jeziorem. Co konkretnego masz na myśli? Naprawdę nie pamiętasz, jak walnąłeś mnie w głowę? Oh. Przeproszeniem, dlaczego to zrobiłeś? Czy naprawdę nie ufałeś na tyle Kibo i Starowi, żeby sobie poradzili? Przecież bym ich nie zjadł. No, nie widziałem cię wcześniej w tej formie. Nie wiedziałem, jak bardzo jesteś z sobą. Nie brzmiałeś... Nieważne. W takim ja razie... się przed nimi cofałem. To naprawdę, gdybyś dał im... Gdybyście tak naprawdę chcieli, żeby się pogodzili, to był jeden z najlepszych momentów do tego. Tak, masz rację. Teraz patrzę prosto na ciebie, patrzę ci w oczy, skłania się przed tobą głęboko. Przepraszam, naprawdę. W tamtej chwili nie sądziłem, że jest czas, by myśleć, co może się wydarzyć bądź nie. Myślałem, że lepiej się poznaliśmy, że jednak pomiędzy nami była większa więź. I Yuri tutaj faktycznie schyla głowę i nie patrzy się w tym momencie na Teo. No, on wciąż schylony w głębokim ukłonie. Czy mogę jakoś zadośćuczynić to, co wtedy zrobiłem? Nie. Jeszcze potem po prostu tak ostentacyjnie zaczęliście się całować z Itsukim. To bolało, wiesz. W tym momencie się Teo prostuje. Za to akurat nie będę przepraszał. Myśleć, że cię naprawdę lubiłam. Yuri-kun może tak patrzy na Stara, który milczy od jakiegoś czasu i się nie odzywa. Może chcesz o tym porozmawiać w innym miejscu? A po co? Wstydzisz się, Stara? No nie, ale... Wstydzisz się swoich własnych uczuć? Ja się moich uczuć nie wstydzę. Zresztą, właściwie to... Czy ty w takim razie chciałbyś się znaleźć na miejscu Itsukiego? Kątem oka na nich nic nie mówi. Czy dlatego cię to tak bardzo zabolało? Nie zdawałem sobie sprawy. Oczywiście, że nie zdawałeś sobie sprawy. Przecież byłeś tak zapatrzony w Itsukiego. Codziennie robiłeś mu bento, takie specjalne. I ja to rozumiałem. I naprawdę wam kibicowałem, ale kiedy zobaczyłam, jak go całujesz... Ach. I w tym momencie Yuri ucieka. Po prostu chce wyminąć Teo i uciec z kuchni. Dobrze, chcesz rzucić tutaj na adrenalinę, czy chcesz pozwolić Teo, żeby cię dogonił? Pozwala mu, żeby mnie dogonił. Już że faktycznie poza kuchnią. Mhm. Więc Star, widzisz uciekającego Yuriego, za którym biegnie nagle Teo. I czujesz, że o kurwa, zrobiło się grubo. No co tutaj się w ogóle odpiernicza, nie? To te czekoladki. A kto tutaj obiad dokończy? Może te czekoladki były sake? Na pewno. Może ten weźmie tą czekoladkę, powącha, czy tam czasami alkoholu nie ma? W tych, co mi dał? Nie, nie ma. Poranne śniadanie. No, tam był alkohol. Okej, zatrzymajmy tutaj tą scenę. I co? Idziesz za Andrem, który prowadzi cię na tył budynku, po czym wyciąga klucze. Ważnie się przyglądam, co robi. Matko boska, seryjny morderca, chcę go zamknąć. Cicho tam. Podchodzi do tych drzwi, takich, które wyglądają niepozornie. Ale otwiera je i za nimi ciągnie się ciemny, długi korytarz prowadzący w głąb akademii. Wręcz jakby podziemia. Oj, Itsukiemu się podoba to, że Andrego tu zaprowadził w takie miejsce, którego jeszcze nie zna i jest takie
tajemnicze. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Puszcza cię przodem. Podejrzane. W sensie stoi przy drzwiach i przepuszcza cię przodem. Nie krępuj się, Andre, ty tu znasz bardziej teren, więc wejdź pierwszy. Tak, ale muszę zakluczyć. Aha, okej. Okay. To w takim razie wchodzę do środka. On wchodzi za tobą i zaklucza drzwi. To tak jeszcze się dopytuję, a czy co jakieś sekretne pomieszczenie akademii? Tak. Tylko ty masz tu dostęp? Nie. A kto jeszcze? Yamada sensei. Brzmi interesująco. W takim razie pokaż mi, co tutaj jest. Pokaż mi proszę swoje towary. Nasty makarnego boinga! Bum! Boing, boing! Ja tam nie wiem, co tam Arata ukrywa, no. Idziecie coraz dalej. On, ponieważ idzie za tobą cały czas, mówi ci prawo, lewo, w dół. Jakbym nie była Itsukim, to pomyślałabym, czy to jakaś gra wstępna. To takie moje myśli zboczone troszeczkę. Aż dochodzicie do miejsca, w którym widać stalowe kraty. Zatrzymuję się w takim momencie i pytam się Andre, co dalej? Prosto. Ta krata tak po prostu się otwiera. To są takie zakratowane drzwi, jak rozumiem. Tak, tak, zakratowane drzwi. Co, słucham się Andre, idę. Kiedy ty idziesz, on zamyka kolejne za sobą drzwi. W sumie mnie to trochę zastanawia, dlaczego te drzwi były otwarte, a on je teraz zamyka. Ale słuchaj, dlaczego zamykasz te drzwi? Żeby nikt się tu nie dostał. No ale tylko Yamada ma tutaj wstęp, więc kogo się jeszcze obawiasz? Nieproszonych gości. Okej, okay, teraz będę chyba bardziej ostrożny. Idź dalej. Idę, no nie ma teraz odwrotu. Nie ma. Mijając wiele różnych kolejnych zakratowanych pomieszczeń, dochodzicie do jednej celi, którą on otwiera i siada w kącie. A Itsuki w tym momencie staje jak wryty. Bo ma wrażenie... Tak, generalnie są zwisające ze ściany kajdany. Są dyby. Są jakieś haki na suficie. A stara zaschła krew na podłodze daje obraz jak z horroru. Szczególnie przy tak nikłym świetle. Co to za miejsce? Podziemia Akademii Yamady. To już wiem, co to za pokój i do czego służy. Jest to sala tortur. Słuchaj, po co wam sala tortur? Po prostu tu była. I do czego teraz ją wykorzystujesz? Do posiedzenia w ciszy i w spokoju. Okej, jeśli ci to pomaga, to jestem w stanie to zrozumieć, ale... Czuję się tu trochę nieswojo. Wiesz, tu zostałem przez Yamadę znaleziony. W jakich okolicznościach się tu znalazłeś? Ty się tu trzymał? Tak. Nie wiem, jak się tu znalazłem. A pamiętasz, jak długo cię ktoś trzymał tu w zamknięciu? To musiało być przerażające. W tym momencie widzisz, jak poluzowuje krawat, który ściąga. Odwiesza też marynarkę. Pomału zaczyna rozpinać koszulę. Itsuki ma takie teraz WTF na twarzy. Co się właśnie stało, jak od rozmowy nagle przeszedł? Co mu chodzi? Co robisz? Zdejmuję koszulę. Ale co, gorąco ci czy jak? O co chodzi? Nie, chcę ci coś pokazać. Okej. Okay. Itsuki się trochę uspokaja w tym momencie. Odwiesza koszulę, odwraca się. Widzisz, że musiał być chłostany wielokrotnie. Tsuki podejdzie trochę bliżej w tym momencie do niego. Jeśli nie chcesz o tym rozmawiać, to powiedz mi to, wiesz. Nie chcę przywoływać jakichś wspomnień, o których nie chcesz rozmawiać. To musiało być dla ciebie traumatyczne przeżycie i nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co w tym momencie czujesz. Tu jest moje miejsce. Słuchaj, to nie jest tak, że jesteś skazany na to miejsce. No, ja wręcz doradzałbym ci zapomnieć o tym pomieszczeniu. Niepotrzebnie się katujesz tym widokiem.
Wiesz co? Zaczyna z nim się coś dziać. To znaczy, co widzę? Jakby, nie wiem, zaczyna się tak pochylać drgawkami do przodu. Zaczyna się chwytać za ramiona i wbijać sobie paznokcie w nie. Mówi, nie, nie teraz. A co nie teraz? O co chodzi? Mów do mnie, Andrę, co się dzieje? Nie, nie teraz! Krzyczy i mówi, spogląda się prosto w twoje oczy. Rzuca ci pęk kluczy, ponieważ nie jest w stanie ci go nawet podać prosto w ręce. Uciekaj. W tym momencie Itsukiemu nie trzeba tego dwa razy powtarzać. Próbuję jak najszybciej otworzyć te kraty i stąd wyjść. No, jakby co, to z racji tego, że jesteśmy na kamerkach, nie? To miksujemy tak. Pamiętaj, Nelly? Okej. Okay. Przygotuj tam miksowanie. Nie, po prostu nie wiem, ile mogę sobie z tobą nawet pozwolić. Więc przypominam o narzędziach bezpieczeństwa. I że jest żółty, czerwony też, nie? Kolorki. No dobra, to teraz pora na walkę na bokeny, prawda? No dobrze. Kibo! Udajesz się w takim razie do dobrze wam znanej sali treningowej, gdzie już czeka na ciebie Shinjiro z bokenem opartym o jego ramiona i wyprostowaną klatą. Sala treningowa wygląda w tym momencie jak typowa sala treningowa, prawda? Tak. Wejście, ukłon i dopiero podchodzę. Mhm. Uśmiecham się takim totalnie szerokim, radosnym, dziecięcym uśmiechem. To w sumie nie jest częste u Kodoku. Nie, nie jest. Shinjiro się w takim razie również uśmiecha pogębkiem w swoją stronę i pyta, a co powiesz, żebyśmy troszkę urozmaicili nasz sparring? W jaki sposób? Wyciąga jakiś przyrząd bliżej nieokreślony przez ciebie, nieznany, naciska jakiś przycisk i sala zmienia się tak, by przypominała dawne lata. Tak, by przypominała to miasto z czasów, gdy się poznaliście. O, zatrzymuję się w pół kroku. Rozglądam. To pomieszczenie ma tą dziwną magię i potrafi takie rzeczy robić, ale tego się nie spodziewałem. Ale chyba mi się to nawet podoba. Po krótkim zawahaniu podchodzę. Nie będzie. Stajecie więc na wyjeżdżonej wozem drodze, wciąż piaskowej. Jakby pomieszczenie jeszcze dodatkowo stworzyło delikatny nawiew, sprawiając, że drobinki piasku przesuwają się po niej, a budynki tkwią tam w martwej ciszy, czekając na sygnał pomiędzy wami. Shinjiro przyjął postawę. Robię to samo. Przez myśl przechodzi mi, że jeśli to, co dyrektor mówił, jest rzeczywiście prawdą, jeżeli to, co Shinjiro mówił, jest prawdą, to on miał lata, dziesiątki i setki lat na to, żeby stać się dużo lepszy niż te fragmenty, które pamiętam. To będzie przyjemne wyzwanie. Postaram się nie przegrać w ciągu pierwszych kilku sekund. Nie zamierzam siebie oszukiwać, że mam jakiekolwiek lepsze możliwości. Mhm. Z racji, że jesteś generalnie właśnie tak z ekspem do przodu, to myślę, żebyśmy sobie nie rzucały, tylko poleciały narracyjnie. Approved, totalnie approved. Więc staję naprzeciwko Shinjiro, przyjmuję również pozycję. Biorę głęboki oddech, starając się uspokoić nagle trzepoczące nerwowo serce. A uśmiech się poszerza. Czekam. Przez twój umysł ułamku sekundy przemknął. Zaraz, to już było. I to jest ten moment, w którym Shinjiro zauważył twoje zawahanie, rozproszenie. Biegnie na ciebie z wysuniętym ostrzem. Gdyby nie ten moment déjà vu, to myślę, że tak bezpośredni atak mimo wszystko odbiłbym bez problemu. Tu udaje się o włos. Nie jest to zgrabne i nie jest to ładne. Się zastałeś, nie? To nie ja miałem dziesięciolecia, żeby ćwiczyć. Coś
się zmieniło w jego spojrzeniu? W sensie, nie patrzy tak na ciebie, jak kiedy wyznawaliście sobie miłość. Jego oczy są poważne, jakby gotowy był cię zabić. Odpowiadam atakiem. W jaki sposób? Niskim, prostym. Powiedziałabym brutalnym. Żadnej finezji. Słyszysz odbijający się brzdęk metalu. To wybija mnie z równowagi. Uderzenie klingi o klingę. Ostrze o ostrze. Co tak faktycznie trzymam w dłoni? Oczy automatycznie wędrują. To miecz. To twój miecz. To nie jest bokem. Automatycznie cofam się o pół kroku. Ręka drży. To nie miała być walka na poważnie. Shinjiro? Shinjiro? Nie, zaraz. Przecież ten mężczyzna nie ma tak na imię. On się nie waha. Wykorzystuje kolejną okazję, którą mu dajesz, błądząc myślami nie o tym miejscu, nie o tym czasie. Markuje atak z góry, podczas gdy tak naprawdę zmienia ostrze kierunek lotu w ostatnim momencie. Będzie ciął. Nie zauważam tej finty. W sensie, daje się po prostu na to wziąć. I ten atak trafia. Tak, ten atak trafia. Wśród twojego kimona, rozdzierając, a także piekąc twój tors. To mnie trochę otrzeźwia. Może nie tyle otrzeźwia, uziemia. To jest lepsze słowo. Sprawia, że jestem tu i teraz. I powoduje, że w grę zaczynają wchodzić odruchy. Krok w bok, atak z dołu. Wycofanie się poza jego zasięg. Czujesz, jak po klatce spływa ci ciepły płyn. Gdyby to było poważne, to już bym nie stał. To tylko drobna niedogodność. W tym momencie tym, co ma znaczenie, jest przeciwnik. Przeciwnik. Chikao. Sakata Chikao. W momencie, kiedy to pojawia się w mojej głowie, pojawia się także na ustach. Tak. I w tym momencie czujesz, jak twoja katana, jak twoje ostrze, jak twoja dusza tnie jego wnętrze. Słuchaliście Ryzyka Narracyjnego. Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym patronom. Dżum Dżum, Mateuszowi Wyznawcy Greli, Andrzejowi Jagle, Pawłowi Kościelnemu, Michałowi Krzyżanowskiemu, Krzysztofowi Krzysztofowi Kurzawie, Kacprowi Majksie, Natalii Neli, Kamilowi Orzechowi, Michałowi Rogowskiemu, Slomkowi, Szaremu. Jeśli podoba wam się to, co robimy, zachęcamy oczywiście do wysłuchania innych naszych serii, a także do wspierania nas na wszelkie sposoby, do lajkowania na Facebooku, subskrybowania na YouTubie i na Spotify, szerowania oraz do wspierania nas na Patronite. Dzięki za wszystko i do usłyszenia.